Ale witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Roszny Zio, a za mną biegną zombiaki. Jest problem z połączeniem. Jest ich wielu. Jak widzicie, jest ich trochę, nie? Dobra. Także ja tutaj zaczynam, biegnę naokoło, może ich zgubię. Albo przetestuję. A przy okazji przywita się z wami ziomek, z którego o, właśnie, nie zapomniałem chciał o nim już na śmierć. Tak, na śmierć, zaraz cię zombie zjedzą na śmierć. No właśnie. Będziesz się cieszył. To ciekawie tak wygląda. Mroczny biegnie. Skomentuję twoją bieg. I pokomentowałeś. Pokomentowałeś, bo mnie właściwie wywaliło. Wywaliło mnie. Waliło cię? Jak sami fajnie widzicie, teraz tutaj dominuje nie zombie, tylko po prostu Wasteland. Jaki masz? Pokaż. Proszę? Ping chciałbym zobaczyć, jaki masz. Nie idzie się połączyć. Ping? Nie wiem jaki. Wejdź na speedtest.net i zobaczymy, jaki masz ping, bo to jest nie najważniejsze. W tym momencie nie wejdę. O, mamy coś polskiego, mamy coś polskiego. Strefa gier, ja tu zaraz wejdę, ale... Zauważyłem, że jest taki błąd, że teraz piszę Cooperative Mission z zombie tam pisał, nie? Pisał zombie i nie mogę się po prostu połączyć. Będę musiał wyjść, wejść z powrotem na multi, no i odnaleźć dalej ten polski serwer. Nigdy nie miałem jak zagrać na polskim serwerze, bo akurat nie zdarzyło mi się znaleźć takowego. Tutaj polska strefa gier, zaraz wejdziemy i sprawdzimy. Gdzie ten twój kolega? Mój kolega nie posiada tej gry. Posiada grę, tylko że nie w miejscu pobytu. No tak. Nie działa. Kooperacja to i tak jest do dupy. Po prostu przywieźli ją do domu, kiedy mnie nie ma w domu. Dobra, bo ja muszę tutaj znaleźć serwer, który działa. Tutaj widzę, że nic nie działa teraz. Nie, nic nie to działa. Co jest no? Jeżeli chcesz coś sprawdzić, to wejdź na speedtest.net, bo chcę zobaczyć, jaki masz ping, bo po tym będę wiedział, jaki jest twój problem. Nie, będzie koło 24. 24 ping, to i tak bardzo dobrze, ale nie, jeżeli... O, już widzę, poczekaj. Masz za duży ping, ktoś ci musi coś ściągać na necie lub coś wysyłasz. Coś ściągasz lub wysyłasz. Tak, wysyłam. Gadam z tobą i jeszcze robi live'a. No to nie wiem, dlaczego masz ping 2500. Poczekaj. To był serwer. To tak, ja zaraz do was wrócę, tylko ogarnę się z... ludzi z internetu. Po prostu. Ogarnę ten problem i zaraz do was wrócę. Dobra, jestem już z powrotem. Znalazłem jakiś inny serwer. To jest jakiś... jakiś, bo nie wiem. Mamy... Walka pomiędzy dwoma grupami, czyli czerwoni i niebiescy. Widzę flagę. Nie wiem, czy to jest Capture the Flag, czy coś. Ale... odkąd mam tą grę, nie grałem w takie gry, wiecie... Jak to się nazywa? Kooperacja taktyczna. Ale mnie nie przedstawiłeś. Aha, jest ze mną ziomek, ale to już mówiliśmy w tamtej części. Aha, czyli to jest druga część. Tak, jest druga część, odkąd mnie rozwalił stamtąd. Stop them receiving, bravo. I musimy iść na 1,1 km. Widzimy tutaj w prawym dolnym rogu jakieś menu. Nie wiem, muszę to wszystko ogarnąć, ale to jest chyba menu tego. Mapa i te sprawy, gdzie tu iść, jakie są. Zresztą mogę sobie zobaczyć, widzicie? Chyba przejmujemy to wszystko. Indie, Golf, Echo. Aha, niebiescy i... A, to powiedzmy, że to jest właśnie takie Planet Side 2, że przejmujemy sektory. O, to jest coś takiego. Że wchodzimy na dany sektor, zabieramy i przejmujemy. O to chodzi. I co my tutaj mamy? Jak to menu działa? W prawym mamy Charlie ma 6-0 i Bravo... Ale zaraz się ogarnę. Mam jakieś chwilowe lagi. Nie wiem, co to ma być. Wow. I to, co najbardziej się boję w tym, że nie będę mógł zabić wroga. Jeszcze się zmęczyłem do końca.
Ja tam wcześniej mówiłem w poprzednim filmie, że nie będę nagrywał z Army, ale nagrywam z Army, bo jak lubię tą grę, to będę nagrywał. I ten. Co to było? Ty, ziomek. Co? Chyba się ktoś rozłączył, albo dzwonił ktoś do mnie na Skype'ie. Nie wiem, kto do ciebie dzwonił, ja. Ale chyba coś, ktoś dzwonił. Trudno. Nie, tam nie ma. Albo ktoś się rozłączył z naszej grupy. Charlie. No, zaraz zobaczymy, jak tu się strzela. Widzicie, że fajnie to ja działa. Właśnie patrzę do Twitcha, różne ciekawe rzeczy co mają za dodatki. Tak? A widzę ładne dodatki, bo to zawali. Nie wiem, ścina w ogóle live czy nie? Nie ścina. Nie? Dobra. Dobra, zrobimy losowanie. Za chwilę mam pomysł, żeby zrobić listę. Zaraz zobaczymy, kogo tu wylosujemy. Mhm. No, bo nie wiem, gdzie iść. O, jakie ładne drzewo. Pięknie, normalnie nie wiedziałem, że w Grecji, bo to mapa jest w Grecji, że takie drzewa są naprawdę ładne. Gdzieś pokazało to. Dobra. Mamy lornetkę, nie mamy. Zabawię się w giveaway'a. To się zabawi. Kto wygra, dostanie obrazek z podpisem. Właśnie. No. Tylko, że nikt nie widzi, jak ja robię giveaway'a, dobra. Nikt. Dobra, mamy tutaj dwóch moderatorów i dwóch oglądających. Zrobimy tak. Między wami losowanie. Zobaczymy, kto będzie miał szczęście. Nie działa. Fajnie. Wylosowaliśmy matę. O, jesteś mój! Jesteś mój. Jezu, jak się wystraszyłem. Ja pierdzie. Marta C, zostałaś wylosowana. Cieszysz się z tego powodu? Marta C wygrała? No, Marta C. Marta Podłoga C. Aha. O, patrzcie. Recapping, czyli jesteśmy tutaj i mamy 44% teraz. Aha, no czyli po prostu przejmujemy, tak? Spoko. Może jakaś strzelaninka mnie nie ominie i kogoś zabije. No, witaj z powrotem, Argus. Dwa razy. Jeśli byłoby nas więcej, to chyba szybciej by się ten. 19, 18 i przejmiemy Charlie. I co? Marta nic nie odpisuje. No. To chyba jest tak, że wiesz. Ma. Wylosujesz i masz minutę na odpowiedzenie, że jesteś. Nie ma odpowiedzi. Ponowne losowanie robimy. Marta C. Dobra, powtórnie. O, Mr. Vero. O, tam jest, tam jest. Mr. Vero, zostałeś wylosowany. O, zostałeś wylosowany, Mr. Vero. Właśnie napisałeś na czacie. To jest chyba jeden z naszych tam. Jestem. Odpisał, że jest. Co wygrał? Bo ty rozdałeś wygrane. Majonez wygrał. Wygrałeś satysfakcję z gry. Nie, zaspię sobie. Tam chyba jest jeden z naszych, na hardcora idzie. Masełko, kaczka. Masełko wygrałeś, tak, może być masełko. Dobra, teraz tak, nie wiem, face? Tam mamy chyba iść. Dobra, czyli musimy się doczołgać. Cieszymy się z tego powodu, wygrałeś powód dla dwojga na Rivierze. Ziomek, słuchaj. Złotych. Ziomek, z jakie ty masz gry? O, ja mam... ja... chcesz ze mną zagrać? Bo nie, chyba... nie, wspólnie ci zagrać. Możesz ty w zap. Nie chcesz ze mną grać w pedobarze 1? Nie, nie chcę. Wiedziałem, ty pedobarze 1. Sam jesteś pedober. Dobra, mogę być pedoberem. Dobra. Mam... MC... Far Crya... NFS-ów dużo. Patrzcie, patrzcie, ba. Co? Widzieliście to? Koleś, nie. Zaraz zobaczysz na live, jest. Koleś po prostu wyleciał, nie wiem, w górę. Ja pierdzielę. Dobra, mam ci dalej wymieniać moje gry. Jak? No, wymieniam ci teraz te gry, bo chciałeś wiedzieć, jak ja mam gry. Słyszałem, że Far Cry... Far Cry, MC, dużo NFS-ów, Euro Truck 2,
Commander and Counter i MTA i jeszcze parę innych gier. Dobra, nie wiem czy, słuchajcie, nie wiem czy tam pójść i sprawdzić, to znaczy czy ich pozabijać, bo co, my jesteśmy niebieskimi, czerwoni są czarni. Dobra, nie będę sobie autował czasu. I nagrasz let's play z Paint'a. Tak. Dobra. Może być. Let's play z Paint'a będzie najbardziej epickim let's playem jaki jest. Dlaczego ty się czołgasz po ziemi? Czołgam, bo nie wiem. Tam są przede mną skały i nie chcę, żeby ktoś mnie, wiesz, z zaskoczenia zabił. Wejdź na. No idź na te skały, nie bój się. Wyczułam, że nie ma tam zombie. Nie jest zombie, to są, walczę tutaj z wrogami, z czerwonymi. Aha. Wiesz, gdzie może być ukryty? Nie. Tam, tam na skalę może być ukryty snajper w jednym z tych. Jestem zabaw. Tutaj, widzicie? I tutaj są skały te przede mną. Ale o! Gdzie... To jest jeden z naszych, widzicie go tam? To jest jeden z naszych, nie zabiję go. Może by... Chyba. Poczekaj, mi serwer, o tak, mam haki w Paint'cie. Poczekaj, miałem dokończyć moją wypowiedź. Mroczny, powiem ci jedno. Tam gdzieś jest snajper. O! Gdzieś tam? Gdzieś tam jest ukryty snajper. Na tej górze. Kuźwa, dostałem. Mówię, snajper cię zaraz zajmie. Jestem ten, ranny, ale tego koleś jakoś nie zabił. A kto być? Zaraz cię zabiją. Idę zobaczyć, kto jeszcze live'uje, ktoś popularny, co zrobi giveaway od live'a. Przejmujemy, czekaj, przejmujemy kolejną. O, dystans z granatem. Jestem ogłuszony. Snajper stoi. Nic nie widzę. Z daleka tam ktoś jest chyba. Mówię, snajperzy. Jedyne pedobel. No widzisz, snajper obok ciebie, po twojej lewej jest. To nie jest wróg, tylko dobry. Tam coś jest, tam jest coś czerwonego, nie wiem. Czy tam nie podejść? Czy mówisz, że... Czy ja ci nie mówiłem, że snajper snajpi na ciebie? Nie. No. Teraz mówię. Gdzieś tam jest snajper, który cię zdejmie. On tylko czeka na to. Miałeś rację. Dostałem. Mówię. Ja zawsze mam rację. O! I przynajmniej widzimy, jak wygląda spawn. Ja normalnie będę tym... Kolesiem. F2? Aj! Wave. Tutaj chyba się zespomniał. Mogę się tutaj X-ray, co to jest? A może tym razem lepiej będzie. I straciliśmy Charlie'ego. Czyli tutaj, gdzie byliśmy. Tutaj, gdzie byliśmy, straciliśmy. Cholera. I fajnie, że to tak wygląda. Znowu sam będę? Tak, sam idę. Tam była chyba jakaś skrzynka. Wziąłem to. Ja to sprawdzę. W tej skrzynce może być jakieś, wiecie, coś ważnego. Dawno w dla jej zrobię giveaway, a tym razem do wygrania jest satysfakcja z wygranej. Satysfakcja z wygranej. Znowu wygrała osoba, której nie ma. Tak? No. Aha, tutaj robimy respawna, dobra. Dobra, idziemy. Wygrała nasza piękna Sumatra. Sumatra, wygrałaś satysfakcję z wygranej. Cieszysz Mister... się? Poczekaj. Mr. Vero, że Zara idzie kręcić filmik Zola, nie będzie, więc tam powodzenia. On cały czas kręci filmik Zola. Co? On cały czas kręci filmik z Lola. A skąd wiesz? Nie wiem, przewiduję. To może. Może jeszcze powiesz, że masz rację. O, nawet nie mam tego, żadnego echa u siebie. Dobrze mnie słychać. Tak. Nie ma żadnych kosiarek, śmietników czy odkurzaczy. No, odkurzaczy. No. Chociaż nagrywam na laptop, chociaż mam mikrofon w laptopie. Kurde, ja mam głupią... A nie, dobrą broń mam, świetnie. Bo już myślałem, że mam jakiś syf.
I Nie, ty teraz. masz bardzo dobry głos tutaj, bo słyszę. O, teraz się poruszam, widzicie, bo normalnie idę i musimy dojść do Charlie'ego. Akurat ja pójdę, jak będzie golf, koło golfu już będę skręcał na echo. Aha, bo teraz deltę przejmują. Cholera. Patrzcie, co się Ludzie. dzieje. Oj, zaraz będą blisko. I to jest właśnie taki, wiecie, Planet Side 2, tylko że w armię i jest troszeczkę tego mniej. Trochę jest opóźnienie, ale teraz właśnie biegniesz. Skończyłeś, właśnie puściłeś mapkę i teraz biegniesz. No. To powiedz mi już przyszłość, co się stanie, bo ty wiesz, jaka jest, będzie przyszłość filmika. Filmika. Przyszłość Dobra, po. będzie taka, że padnę. Jeszcze nie padłeś. Jeszcze nie, Na ale razie. padnę. To już Dobra, na pewno. na razie biegniesz. No biegnę. Mijasz drzewko. Tak, będę komentował. Właśnie mrocznie minął drzewko, minął następne drzewko. Muszę już wyprzedzać myśli, więc mówię, że mijasz drzewko. Dobra, dobra, Najprawdopodobniejsze. dobra, dobra. To akurat wszyscy wiemy. O, 7 osób jest. Zaraz więcej wbija osób. Im późniejsza godzina, tym zaraz więcej osób jest. Tak. Arbuz nudy, bo taka to jest gra. Tylko weź włącz Taka to właśnie, jest że gra. Army 3 robisz, bo tak to wiesz, tylko ci, którzy cię followują i nie No. może ci nikt nowy znaleźć, więc dopisz, że Army. Dobra, to I teraz. Arbus 1, 2, 3 i Arbus mówi, że jest nudno. No Więc wiem, może no rozwijmy trochę akcję. bo to jest Arbus. Wejdźmy na jakąś grę i potrolujmy się. Tak. Ja chcę tylko dojść do tego delta, bo tam mamy akurat No dobra, no przejście. to dajcie mu dojść do Delta, a potem może się przełączymy na coś ciekawszego. No właśnie, jeśli bo mi się już to nie, zaczyna nie podobać, no co on to robi? No patrzcie, on teraz idzie, ale to może tylko dlatego, że pod górę podchodzę i ten. Może wpiszmy cheaty na prędkość, wiesz, speedhacka sobie włączysz, to będziesz tak zapierdzielał, Tak, jeszcze czego? wszystkim się spodoba. Jest taki krótki. To je Arbus, tego nie zrozumiesz. Tak. To jest mroczny, tego nie ogarniesz. O Tutaj, kurwa, jak sami wybuch był. słyszycie, Wybuch jest był przed ekranem. strzelanina. Akurat wiesz co, kiedy ja mówię, to ja ciebie troszeczkę zagłuszam i na nagraniu nie będziecie słychać, jak ja coś mówię. No dlatego staramy się mówić nie w równym momencie. Właśnie. Widzę flagę. Nie, to nie jest jeszcze ta. Ziomek, ile masz lat? Mam 17. Tyle samo ile ja. To zajebiście. Dobra, jesteśmy przy echo. Jest. Dlatego pamiętamy te stare czasy gier. No, jak się kiedyś grało w Pegasusie. Tak. I to jest właśnie arma, wiecie, do sprawy, że trzeba się czołgać, trzeba być cicho, wypatrywać wroga na horyzoncie. Tak jak to robią prawdziwi żołnierze. Żołnierze. No. Tam jest delta. Musimy defend, czyli mamy bronić delty. Ale z tego co ja sądzę, zaraz padnę. Nie O! padniesz. Są Padłeś moi? już? Nie. Są jacyś kolesie moi. A poczekaj, ktoś. Widzę właśnie nadchodzą twoi kolesie. A to są moi. Nie robię, jutro nagram z Lola. Aha, okej. No to dobrze, że zostaniesz. Nie będziemy samotni. Dobra, tam mamy jakąś bazę, jak sami widzicie, tam jest takie obudowane. Ale za cholerę nie potrafię kolesia wypatrzeć. Wiesz, trzeba mieć dobre oko, żeby wypatrzeć kogoś. No, w ogóle jeszcze ta grafika to jest taka, wiesz, sharpen. No. Że Ja jest taka najbardziej ostra, lubię. ostra, krawędzie, że ma ostre. Wiem, ja lubię w takich grafikach mieć snajperkę. Ja mam zwykły kolimator. Taki to jest Halo Duty. No wiem, widzę właśnie. Ja tam kocham snajperki, bo się fajnie po prostu siedzi i się czeka. Na przykład stoję sobie na jednym końcu mapy, na przykład 1,5 kilometra i patrzę i nadjeżdżają.
tymi autami, to od razu ich szybko wycelowałem i zdjąłem wszystkich. No, no. Ale to akurat była taka fajna szybkostrzelna snajperka. Aha. A co ty, BF-a grasz czy jak? BF-a, tak, BF for free. Ten za darmo. On jest tak samo dobry jakby... No to jest taki BF2. Ale za darmo. Aha. Ja nie powiem, bo mi się nie chce kupować gier wielu zanim... Dlatego dema często ściągam. Aha. Widzicie po lewej? Czekaj, po lewej jak sami widzicie jest Friendly Fire. Czyli nie wszyscy wiedzą kto jest kto tak naprawdę. Więc nawet może mnie mój własny zabić. Mogę mieć pecha. Tam jest Delta, ta flaga co tam widzicie, jej mamy właśnie bronić. I z tego co widzę nie wiem czy mam. Jestem odkryty. Może mnie ktoś z każdej strony zajść. Jak on tu masz broń podejść? Nie odkryję. On ma gorszą broń, on ma taką... O! Nie, to są nasi. Ja nawet nie wiem jak masz sprawdzić jakie ma broń. O! Czekaj, tam są nasi. Jezu, gdzie masz? Tym wszystkim. O, kogoś tam zabił koleś. Okej, ja znikam. Jak znikasz? No już znikam. Aha. Spadasz no, czy jak? Nie, jeszcze muszę na coś innego coś tam zobaczyć. Dlatego zniknę im. Jak coś to się później do ciebie zadzwoni. Okej. Okej, mamy wroga, mamy wroga. Dobra, jak sami widzicie, próbuję się dostać i żeby zabić wrogów, łatwo nie jest. Tutaj pomocą jest to, że jeszcze mogę przez ściany widzieć. Nie chcę, żeby nas ktoś od tu zaszedł. Wow, kurde, zabił mnie ktoś. Nie no, trzeba zmienić serwer, bo tak się nie da. Ech, dobra, więc tak, zmienię serwer. W ogóle nie wiem jak długo gram, to też jest ważne, bo revoke, no ja nie chcę revoke, chcę wyjść z serwera. I jakiś inny. Ale z tego co sądzę, będę kończył i będę robił co innego. Kurde, 9, 8, 7, no kurde, nie chcę to tylko anulować i wam nie do menu wyjść. Więc jak widzicie, serwery z tego, Army Trójki, nie są aż takie złe. Armaholi.com, tam jak wejdziecie, to tam macie do pobrania mapy różne kooperacyjne. Zombie też tam wychodzą, sprawy te. Więc może nie być tak źle. No i nie mogę wyjść ładnie do menu, żeby... Aha, bo ten, ja już zacząłem grę. Dobra, wyjdę ładnie do menu, tam się pożegnam. Wiecie sobie, ty. Jesteś moim wrogiem. Dobra, bo mnie to już denerwuje. Wychodzę, chciałem tylko kolesia zabić albo coś. Dobra. Więc... Panie do menu. To była gra Arma 3. Multiplayer, jakaś tam... misja kooperacyjna, o której nie mam pojęcia, to było coś takiego jak właśnie PlanetSide 2. Więc czekajcie już na kolejny odcinek, który też będę nagrywał. Będę cały czas nagrywał z tej Army i mam nadzieję, że podobał wam się, no i że zostawicie po sobie łapkę w górę. To byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć.